Witam Państwa serdecznie w środę 18 listopada ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W dzisiejszym wydaniu wiadomości poinformujemy o nowym kompleksie sportowym przy Szkole Podstawowej nr 7, opowiemy o wczorajszej kolizji na DK88, odwiedzimy też świeżo wyremontowany budynek domu przedpogrzebowego. Tomasz Czoik, zapraszam. Kolejna gliwicka szkoła zyskała profesjonalne miejsce do ćwiczeń. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ulicy Tarnogórskiej mogą już korzystać z wielofunkcyjnego boiska sportowego. Przy placówce powstał kompleks, który tworzą boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. Dla uczniów przygotowano również bieżnię lekkoatletyczną i sprinterską oraz do skoków dal. Zmieniło się też otoczenie boisk. Przebudowano drogę wewnętrzną, powstały chodniki i miejsca parkingowe, zainstalowano ławki, pojawiła się zieleń. Inwestycja kosztowała 1,6 miliona złotych. Jutro w ratuszu na rynku odbędzie się sesja Rady Miasta Gliwice. Początek posiedzenia o godzinie 15. Przebieg sesji będzie można śledzić na żywo w internecie na stronie gliwice.eu. W porządku obrad projekty uchwał dotyczące m.in. zmian w budżecie miasta Gliwice, a także opłat targowych oraz wysokości stawek podatku od nieruchomości. Wczoraj po godzinie 16 doszło do wypadku na drodze krajowej nr 88. W kolizji na wysokości fabryki Opla uczestniczyły aż 4 samochody. O szczegółach oficer prasowy gliwickiej policji, nadkomisarz Marek Słomski. Ze wstępnych informacji, które ustalili na miejscu oczywiście policjanci, wynika, że 25-letni kierujący Volkswagenem Golfem na zabrzeńskich numerach rejestracyjnych, wyjeżdżając ze zjazdu na wysokości Opla w drogę krajową nr 88, zrobił to na tyle nierozważnie, że zajechał drogę samochodowi osobowemu marki Fiat. Tenże Fiat z kolei, próbując ratować się, zjechał na przeciwległy pas ruchu i doszło do zderzenia z kolejnymi dwoma pojazdami, z Fiatem i z Fordem. W wyniku tego zdarzenia zablokowaniu uległa ta droga krajowa, powstały tam korki. Jedna osoba uskarżała się wówczas na jakieś dolegliwości, zostało wezwane pogotowie ratunkowe. Przyjechała oczywiście na miejsce straż pożarna z uwagi na to, że jezdnia została zanieczyszczona płynami technicznymi z samochodów. Summa summarum okazało się, że nikt nie doznał obrażeń, które można by zakwalifikować jako poważniejsze, które by kwalifikowały to zdarzenie jako wypadek. Czyli była to kolizja, która zakończyła się ukaraniem młodego kierowcy mandatem 500 zł. Po kilkunastu miesiącach remontu ponad 110-letni żydowski dom przedpogrzebowy odzyskał dawny blask. Została odnowiona czerwona klinkierowa cegła, ale to co najważniejsze jest niewidoczne z zewnątrz. Wewnątrz obiektu zmieniło się wszystko, jak mówi dyrektor MZUK-u jednostki odpowiedzialnej za remont. Jest lepiej niż było pierwotnie. Trwają wprawdzie jeszcze prace na dachu, ale obiekt przeszedł już oficjalnie pod skrzydła Muzeum w Gliwicach. Ta instytucja stworzy tam piąty oddział. Jego oficjalna nazwa to Dom Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach. Koszt remontu w kwocie 6,5 miliona złotych pokryło w całości miasto. To znaczy trudno tak powiedzieć jednym słowem, co zostało. Co zostało wykonane, to jakby pan tak zrobił tutaj kamerą, pokazał, co zostało wykonane, to widać. Jak to było wykonane, jak to było zastane, to znaczy z pierwotnych malowideł był tylko strop. Na stropie było tak zwane niebo jerozolimskie, ale ze względu na stan stropu, gdzie on był już taki porowaty, sypał się, decyzja wojewódzkiego konserwatora była, żeby go należy to wzmocnić i nową całą polichromię od zera zrobić. I tu wykonawca stanął na wysokości zadania, że ta polichromia, która jest teraz zrobiona, moim zdaniem i zdaniem wielu fachowców jest lepiej wykonana niż pierwotnie to robiono. W tym miejscu możemy się spodziewać bardzo intensywnej edukacji historycznej i prowadzonej przez pracowników muzeum z udziałem wszystkich wolontariuszy i społeczników, którzy się zajmują tematem żydowskim.
Poza tym no, będziemy intensywnie również prowadzić tutaj działalność edukacji takiej skierowanej do dzieci. To znaczy chcemy, żeby te dzieci gliwickie, pozagliwickie również dowiadywały się o czymś, co również jest często obecne w ich ośrodkach, w małych na przykład wielowsi, prawda? One mają tam piękny cmentarz, a jednocześnie nic pewnie nie wiedzą, co się tam dzieje. Dla zabytku najlepiej jest, jeżeli te funkcje muzealne są dalej kontynuowane. Może tutaj nie były wcześniej muzealne, tylko był dom przedpogrzebowy żydowski, ale w sumie ta funkcja nowa też będzie związana z kulturą żydowską. I będziemy też bardzo mocno iść w taką, bym powiedział, ilustrację za pomocą zdjęć, obrazów, z minimalizowanym tekstem, bo to jest po prostu za duży temat, żebyśmy to pokazali na 130 metrach kwadratowych, całą historię Żydów Górnego Śląska. Od momentu, kiedy oni zasiedlili po raz pierwszy te niektóre miejscowości, gdzie wznosili te, organizowali swoje gminy wyznaniowe, aż po no, ten smutny koniec, więc... A więc ta wystawa nie będzie się opierała wyłącznie o obiekty historyczne, zabytkowe, ale również no, o taką bardzo bogatą ikonografię, którą gromadziliśmy, tą bardzo szeroko zakrojoną kwerendą prowadzoną przez 2 lata w rozmaitych ośrodkach w Polsce i za granicą. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu wiadomości. Telewizję Imperium można oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom, a także w internecie. Zapraszam na informacje sportowe oraz pogodę. W niedzielę w hali na ulicy Jasnej odbyła się rekrutacja nowych zawodników w ekipie Gliwice Lions. Futboliści poszukiwali potencjalnych wzmocnień do kadry seniorów i juniorów. Na kandydatów do gry w Lionsach czekały liczne zadania sprawnościowe i siłowe. Za chwilę zaczynacie doroczny nabór, moglibyśmy powiedzieć z angielska taki draft. Zgłosiło się około 30 chłopaków. Ilu z nich ma tak naprawdę szansę na to, żeby dostać angaż w drużynie? Po pierwsze mała korekta, bo zgłosiło się więcej osób. Już teraz dostaliśmy informację, że nie wszyscy wypełnili formularze, więc będzie więcej osób. Finalnie ile zobaczymy. Jeżeli chodzi o szansę, tak naprawdę ma każdy. Każdy, kto przychodzi, ma szansę bez względu na to, czy jest gruby, chudy, wysoki, niski. Ale 30 osób przyjmiecie? Jeżeli będą spełniać nasze wymagania mentalne, jeżeli będą faktycznie zdeterminowani do pracy i będą systematycznie pracować, jak najbardziej. Wiadomo, że dzisiaj jesteśmy po to, żeby zobaczyć, jak w takich podstawowych elementach będą się zachowywać. Tak będziemy sprawdzać szybkość, dynamikę, zwrotność, tak? Również będzie siła. Jeżeli przejdą ten pierwszy etap, to tak naprawdę to jest dopiero początek. Tak? Widzimy tutaj 4 sekcje na hali rozstawione. Co mają sprawdzać te ćwiczenia? No tak jak mówiłem przed chwilą, no, będziemy sprawdzać pod względem dynamiki, siły na ciężarach i przede wszystkim podejścia. Chcemy zobaczyć, czy zawodnik naprawdę nadaje się do uprawiania sportu, bo z każdego można tak naprawdę stworzyć zawodnika, zależy to od niego, czy będzie chciał. Przyszliście tutaj na trening Gliwice Lions otwarty, dlaczego? Chcemy się dostać do drużyny. Chcę się spróbować przede wszystkim. Ale futbol amerykański to jest dla Was jakaś taka pasja od dawna, czy chcecie zacząć? Spróbować zawsze trzeba, nie? No, przede wszystkim spróbować. Znaczy od dziecka mi się podobał akurat futbol amerykański. Taki brutalny sport, można powiedzieć. A jakieś doświadczenie już sportowe macie? Piłka noża tylko. No ja tylko w sztuki walki. No, może się przydać. Może się przyda. Zobaczymy, jak to będzie. No bo ja lubię bardzo ten sport, lubię to oglądać. Jeździmy na mecze, na wszystkie, jak możemy. I przyjechaliśmy właśnie ze znajomymi, bo postanowili też dołączyć do drużyny. No i przyszliśmy ich pooglądać. Czekamy na nich teraz. Skąd pomysł, żeby tutaj dzisiaj przyjść na ten trening otwarty?
ponieważ kiedyś już grałem w Lionsach i stwierdziłem, że najwyższy czas wrócić do tej dyscypliny, bo jednak w Gliwicach mamy dużo kibiców, sponsorzy są, więc sport się rozwija ku lepszemu, bo pamiętam początki, to ciężko było. No właśnie, jakie wspomnienia z tego pierwszego okresu? Super, polecam każdemu, kto nie miał jeszcze do czynienia z futbolem, to polecam. Drużyna, rodzina. Więcej w jutrzejszym programie z kamerą wśród ludzi. W niedzielę 22 listopada Remedium Hybryd Pyskowice zmierzy się na własnej hali z AZS-em UMCS Lublin. Pojedynek rozpocznie się o 18:00. Pyskowiczanie po 8 kolejkach okupują 8 miejsce, akademicy z kolei znajdują się 2 lokaty niżej. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.